Jak na każdym wielkim balu, także i w Więckowicach, podczas balu karnawałowego zorganizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną nie mogło zabraknąć na otwarcie balu tradycyjnego polskiego tańca, jakim jest polonez, którego poprowadził tradycyjnie Wodzirej. W drugiej parze zatańczył burmistrz Wojnicza Jacek Kurek, a w trzeciej nasza redakcyjna koleżanka. Proszę panowie, pokole idziemy, uśmiech prawo. Jak podkreśla prezes OSP w Więckowicach, to już ponad 15 raz w salach remizy organizowany jest taki bal karnawałowy dla najmłodszych. To już jest tradycja wieloletnia, już ponad 15 lat organizujemy tę imprezę dla dzieci, zabawę choinkową. Cieszy się ona tak dużą popularnością, że trudno byłoby czegoś takiego nie zorganizować. Także jest zainteresowanie dzieci i my po prostu musimy sprostać tym wyzwaniom, dlatego przygotowujemy wszelakie atrakcje. Jest Wodzirej, który poprowadzi zabawę, ja myślę, że z 2-3 godziny na pewno, tańce. Ponadto pojawi się Święty Mikołaj z prezentami. Podarki są bardzo bogate w tym roku. Świętego Mikołaja wspiera Gminny Ośrodek Kultury, Rada Sołecka z Więckowic, patronat honorowy sprawuje burmistrz Wojnisza, pan Jacek Kurek. Będzie też obecny przewodniczący Rady Miejskiej, pani sekretarz. Także wielu jest ludzi zainteresowanych taką formą naszej działalności i mamy olbrzymie wsparcie. A ile dzieci przyszło na taką zabawę choinkową? No rokrocznie to jest wielkość rzędu 60-70 dzieci. W tym roku jest dokładnie 70. Są to dzieci z miejscowości naszej, Więckowice i miejscowości Rudka, którą to mamy pod swoją opieką jako straż pożarna. Wodzirej obiecał, że na balu przeniesie wszystkich uczestników w podróż po całym świecie. Ja to jestem tylko pośrednikiem, tak jakby biuro turystyczne zostało wynajęte przez jakąś większą instytucję, czyli tą instytucją to jest Ochotnicza Straż Pożarna w Więckowicach, a ja jestem biurem turystycznym, który dzieci zabierze w podróż dookoła świata. Czy będą jeszcze jakieś atrakcje? Bo widzę, że tam są porozkładane jakieś zabawki, nagrody, prezenty. Czy będą organizowane jakieś konkursy? No oczywiście, że będą. No przecież jak jesteśmy gdzieś tam nad Morzu Śródziemnym, czy w Grecji, no to musi być Zorba. Każdy kraj się czymś specyficznym, swoim charakterze, że tak powiem, prezentuje i my to usiłujemy wydobyć, przedstawić do dzieci, zaakceptować, zaadoptować, bo to niestety co jest dla dorosłych, no to dla dorosłych, dla dzieci to dla dzieci. No będziemy się bawić, jesteśmy zaproszeni tutaj już chyba drugi raz, gdzieś tak jakoś w tych stronach, to już jesteśmy lecia. Nie będę mówił, bo wyglądam na 18, a pewnie jestem tu więcej. Czy atrakcji nie braknie? No mam nadzieję, że nie. No, najwięcej zależy od samych dzieci. Sołtys Więckowic zaznaczył, że na bal może przyjść każde dziecko, które zgłosi taką chęć, również z innych miejscowości gminy. Mieszkańcy samych Więckowic, jak i okolicznych tutaj miejscowości, czyli z Wojnicza Zalei, z Rudki, z Wielkiej Wsi, to nie jest zabawa tylko dla dzieci w Więckowicach, tylko zabawa dla tych, którzy zadeklarują taką wolę.
I mieszkańcy, szczególnie tutaj Więckowic, Rutki, bardzo są zadowoleni. Zresztą, jak Państwo zobaczycie, bardzo liczna będzie reprezentacja. Jacek Kurek, burmistrz Wojnicza, podkreśla, że jest to bardzo dobra forma integracji mieszkańców, a zarazem przyjemne spotkanie z Mikołajem. Tego typu imprezy są bardzo potrzebne, tego typu imprezy są bardzo przyjemne i powiedzmy w takich małych środowiskach wiejskich szczególnie uważam, że należy takie imprezy organizować. Na pewno jest to bardzo dobra forma integracji społeczeństwa, kiedy rodzice wspólnie z tymi małymi pociechami mogą kilka godzin wspólnie spędzić w bardzo miłej, takiej rodzinnej atmosferze. Jak wspomina burmistrz swoją choinkę i swoich dzieci? O to zapytaliśmy. Mówiąc o choinkach moich dzieci, pracując dotychczas w zakładach gazowniczych, były organizowane choinki. No nie ukrywam, że wspólnie z żoną chodziliśmy z dziećmi na te choinki noworoczne. No, bardzo dobrze pamiętam również, kiedy jako mały chłopak chodziłem na choinki noworoczne wraz z siostrą do zakładu pracy mojego ojca. Była to spółdzielnia Meblarty z Wojniczu, która była takim wiodącym zakładem na terenie Wojnicza przez długie, długie lata. Dawniej był Dziadek Mróz, teraz no, czasy się zmieniły, jest to już oficjalny Mikołaj. Myślę, że no, zmieniają się czasy. Dziadek Mróz przybrał szatę teraz świętego Mikołaja. A czy dzisiaj przyszedł pan z kimś, czy sam? To znaczy tak, na razie jestem sam. Wiem, że za mną wnuczki gdzieś tutaj również przydążają na chwilkę. Na balu nie zabrakło również konkursów. Czuło się to 1/10 sekundy, na pewno będzie sprawiedliwe. Gotowi? Start! No, przebiegaj szybko, z czopelnie rączkami. Pomagaj, no szybko, no szybko, no skakaj, no skakaj. No, ale numer. Mamy pierwsze miejsce. No szybko, no skakaj, numer, po prostu szybko. Jest, wszyscy ukończyli cało i szczęśliwie. Poproś kolegę tutaj do mnie. No dobra, no, a jak byłeś z nim zmiennikiem, to się wygrali. Jak macie na imię? Mateusz i Bartek. Mateusz i Bartek. Ja bym tutaj zaprosił pana sołtysa, który ma przygotowaną specjalną nagrodę dla pierwszego konkursu pierwszego miejsca. I nie wiem, jak się podzielicie, bo ogólnie dostaniecie też. Nie wiem, co z tym fantem zrobicie pierwsze miejsce. Przeczytałem sobie bajki, to jest wielka księga bajek. Bardzo nagroda sponsorowana przeze mnie. Od pana sołtysa. Oddajecie mi te mory. Proszę tutaj porcji położyć. Ściągamy mory i po kolei do... Aha, jeszcze pierwsze miejsce zostaje. Oczywiście, ja muszę się spieszyć. Zapytaliśmy najmłodszych o ich wrażenia. Wiktoria Bernes. Powiedz nam, jak się bawisz na zabawie honkowej? Dobrze. Powiedz nam jeszcze, skąd pomysł na tak oryginalny strój na dzisiaj? Proszę? Skąd pomysł na tak oryginalny strój na dzisiaj? To już miałam w Wojniczu na balu w czwartek. Mam od cioci taką sukienkę. I powiedz nam jeszcze, jak się bawisz? Dobrze. Czy po prostu zabawa odpowiada ci, czekasz na świętego Mikołaja, bo ma się jeszcze pojawić święty Mikołaj? Jeszcze raz, bo nie dosłyszałam. Czy cieszysz się, że ma się pojawić święty Mikołaj? Tak. Czy to jest pierwsza twoja impreza tutaj, czy po prostu już wcześniej brałaś udział w zabawach choinkowych organizowanych? Pierwsza. Powiesz nam, jak masz na imię? Julia. A jak się bawisz? Czupel. A skąd pomysł na tak ciekawy strój na dzisiaj? Pierwszy raz. Pierwszy raz tutaj jesteś? Tak. A kto ci taki piękny strój znalazł? Tata. Jeszcze przed wejściem na bal udało nam się porozmawiać z Mikołajem i jego pomocnicą. Skąd święty Mikołaj do nas przybył? A jak zwykle na zaproszenie strażaków przyleciałem tutaj z Laponii. Czy wystarczy prezentów dla wszystkich dzieci zebranych tutaj? U nas nigdy nie zabrakło prezentów dla żadnego dziecka i w tym roku tak samo wszystkie dzieci dostaną prezenty. Jak święty Mikołaj czuje się właśnie przed akcją rozdawania prezentów?
No jestem bardzo zadowolony z tego powodu, że prawie od 15 lat jestem tutaj zapraszany do tej miejscowości i od 15 lat prawie za każdym razem przyjeżdżam. Widzę, że tym razem Święty Mikołaj nie przybył sam. Kogo Święty Mikołaj przyprowadził? Jest ze mną towarzysząca mi Śnieżynka, która tak samo od początku mi towarzyszy. Śnieżynko, chciałam zapytać, jak się podróżowało z Świętym Mikołajem? Świetnie. Czym przylecieliście do nas? Ja na skrzydłach. Ja zawołam pospij się, a wy z pomocą rodziców ucha, ha! Pospij się! Ucha, ha! Pospij się! Ucha, ha! No już lepiej, rączka do góry, biegniemy po pole, biegniemy najdalecze. Miejscowość koło Krzeszowa. Chyba dojrzał. Te dzieci nieco wcześniej urodzone, ale pierwsze chyba dostaną prezenty, tylko żeby tymi prezentami były różne. Za chwileczkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wystarczy. W tym roku w Święcie Mikołaj obdarowuje prezentami wszystkich grzeszne dzieci. A są nimi Jarosz Emilia. Emilka Jarosz. Proszę, ona jest. Jak podkreślają rodzice, taka zabawa jest zarówno dobrą formą rozrywki dla dzieci, jak również dla rodziców. Co pani myśli właśnie o tego typu zabawach? Wie pani co, ja jestem w sumie pierwszy raz na takiej zabawie, ale wydaje mi się, że naprawdę jest fajna, jak na taką gdzieś na wiosce czy coś takiego, to naprawdę bardzo fajny pomysł. Czyli dobrze się pani bawi? Tak, jesteśmy w szoku, bo jesteśmy pierwszy raz, ale jest okej, fajnie.